Pogódźmy się z tym. Już od lat nosimy w kieszeniach urządzenia, które są technologicznymi cackami, których możliwości przekraczają najśmielsze oczekiwania pierwszych twórców komórek i nie tylko. Co więcej, smartfony umożliwiają technologiczne zabawy, jakich wcześniej mało kto się spodziewał. I bynajmniej nie chodzi mi tu o Ingress czy podobne zabawy rzeczywistością rozszerzoną. Bo dziś smartfony stają się jednym z kluczowych narzędzi wpływających na rozwój rzeczywistości wirtualnej. W latach 60. XIX wieku ludzkość wykonała pierwszy krok ku tworzeniu rzeczywistości wirtualnej. Wówczas bowiem artyści rozpoczęli tworzenie dzieł niezwykłych, trójwymiarowych, panoramicznych, naściennych malowideł, przenoszących widza w inny świat. Technologię wykorzystano dopiero 100 lat później, gdy Morton Halleck w 1957 roku opracował prototyp teatru doświadczeń. 5 lat później świat poznał owoc jego pracy, czyli sensoramę. Urządzenie oddziałujące na wszystkie zmysły. Emitowało ono film w stereoskopowym 3D, poruszało ciałem widza, oferowało w pełni stereofoniczny dźwięk, odtwarzało ruch powietrza oraz generowało zapach. A wszystko to w epoce poprzedzającej cyfryzację. Pomysłodawcami rzeczywistości wirtualnej byli artyści. Do ich marzeń technologia musiała po prostu dorosnąć. Pierwszy opis urządzenia generującego rzeczywistość wirtualną pojawił się w opowiadaniu pisarza science fiction Stanleya Weinbauma pod tytułem Pygmalion Spectacles. A zatem już w 1935 roku pojawił się opis okularów oferujących obraz, dźwięk, smak, zapach i dotyk, a nadto pozwalających się przenieść do wyobrażonego świata. Zupełnie jak w Oculusie, prawda? Oculusie, którego twórcę zainspirował film Kosiarz umysłu, gdzie przedstawiono urządzenie niemalże żywcem wyjęte z opowiadania Weinbauma. Przez całe lata technologia nie nadążała za pomysłami artystów, pisarzy czy reżyserów. Kolejne urządzenia okazywały się porażkami. Wśród największych wymienić można IDEO z 1991 roku, czyli zestaw Segi mający współpracować z konsolą Mega Drive. Pierwszy konsumencki hełm z 1993 roku, noszący nazwę Vector Max Stuntmaster Headset, wykorzystujący popularnego SNESa. Czy wreszcie totalnie nieudany Virtual Boy od Nintendo z 1995 roku. Niemniej marzenia o rzeczywistości wirtualnej raz po raz odżywały za sprawą kina, literatury, gier, czy wreszcie technologii. W 2012 roku pojawił się prototyp Oculusa i okazało się, że rzeczywistość wirtualna jest na wyciągnięcie ręki. W krótkim czasie na rynku pojawiło się coraz więcej prototypów urządzeń pozwalających przenieść się do innego świata i doświadczyć efektów wzrokowych oraz dźwiękowych. Aktualnie dostrzec można dwa technologiczne trendy. Pierwszy to sprzęt wykorzystujący do generowania VR platformę Android, czyli smartfon. Drugi to rzecz jasna cała reszta, czyli projekty używające innego typu sprzętu, a przede wszystkim wyposażone we własne ekrany. Oczywiście ten pierwszy wydaje się wszystkim posiadaczom smartfonów bliższy. Dlaczego? Bo nie muszą oni wydawać pieniędzy na złożony dodatkowy sprzęt. Mają wszak pod ręką ekran. Wystarczy zatem specjalna nakładka. Od takich najprostszych jak Carl Zeiss Cinemizer, Carl Zeiss VR One czy Google Cardboard. Poprzez bardziej złożone, w rodzaju Samsung Gear VR lub Homido Virtual Reality Headset, aż po 5 VR. Pytanie brzmi, czy to tańsze rozwiązanie faktycznie ma sens? Bo przecież nawet specjalne hełmy nakładki niewiele zwiększą moc procesorów smartfonu. A do generowania wirtualnej rzeczywistości moc się naprawdę przydaje. Trzeba też pamiętać o problemie z emitowaniem ciepła. Z drugiej jednak strony te smartfonowe rzeczywistości wirtualne nie muszą być wykorzystywane w tak ambitny sposób jak zaawansowane sprzęty. Smartfonowy VR przyda się raczej do zabawy, tu i teraz. Choć można też sobie wyobrazić edukację przy ich użyciu. Wirtualne szkolenia za jego sprawą będą znacznie tańsze do przeprowadzenia. Te droższe, bardziej złożone i skomplikowane sprzęty sprawdzą się w wielu innych zastosowaniach. Ale i tak każdy z nas myśli sobie o tym, jak VR zadziała w seksie.